Oni nienawidzili całego świata, a szczególnie pięknych ludzi. Oni siadali w kawiarni i żałowali sobie ciastka. Woleli kupić jedną herbatę na dwóch i nasypać dużo cukru, bo cukier był za darmo z nieba. Szli do kawiarni obmyślać, jak podpalić świat. Wie pan? Żeby inni w końcu zaczęli im zazdrościć. Wtedy ja sobie pomyślałem, że jakby ich dusze były jak zoo, to w klatkach mieszkałyby tylko chore zwierzęta. Moja żydowska ręka sięgnęła do kieszeni. Moje żydowskie palce do strudu odnalazły cyngier. Ja zacząłem strzelać, proszę pana, przed siebie na oślep. Moje żydowskie oczy nie wiedziały, jak się strzela do ludzi. Rozstrzeliwały nasze meble i naczynia. Dziurawiłem cienkie ściany naszego żydowskiego mieszkania. Zamiast zgadzać się na bycie Żydem, powinienem walić w pysk tych, którzy próbowali mi to wmówić. Tak postępuje prawdziwy Niemiec. Nie zastanawia się, nie czeka, walczy o swoje! Ręce Żyda są małe, żeby mogły kraść. Oczy Żyda są bystre, żeby mogły kłamać. Brzuch jest płaski, bo jest nienasycony. Wiedział pan? Stan, tak. Z podniesioną ręką do góry. I zacząłem się zastanawiać. Musiał to być zabawny widok. Żyd hajlujący nad pobitą żoną. Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Niech pan sobie wyobrazi, że budzi się rano, a żona zaczyna wrzeszczeć ze strachu. Dlaczego, pyta pan? Bo ona widzi słonia. Prawdziwego słonia. Na ulicy to samo, wszyscy krzyczą słoń, słoń, słoń. Podbiega pan do lustra. A tam tylko stare, znajome oczy, nos i usta. Żadnego śladu trąby czy kłów, ale ludzie wokoło tylko słoń, słoń, słoń. Żona ucieka z domu, przyjaciele na ulicy odwracają głowy, a pan już nie wiesz, to jesteś tym słoniem, czy nie. Znajdujesz się pan po środku, już nie jesteś pan człowiekiem, a też wiele brakuje ci do słonia. Jesteś pan dziwadłem. A gdyby panu nagle wyrosła trąba, byłoby lepiej. Ludzie lubią słonie, Żydów nie lubią.